Siema, tu Matys, a to Prince of Persia, Last Crown. Także radzimy dalej z tematem. Pójdziemy sobie może tutaj na górę i zbadamy ten teren. Tutaj nie mogę. Zostaję tylko tu. Może się uda wbić na górę. Jakoś. Chyba się nie da. Dobra, da się. Czyli jestem tutaj. Dobra, sobie przeskoczę na drugą stronę. Co tutaj? Kryształek. A i po prostu to jest takie zejście, okej. No i dobra. Czyli pyk. Pyk. Okej, fajno. Nie jestem na górze. Co my tutaj dalej będziemy mieli? Tutaj jakieś kolce na dole. Kolce. Nie pozwolę mu zaatakować. A, ty. Dobra, udało się. Lecimy dalej. Kurde. Git, pyk. Dobra, jakoś idzie to. Mogę na dół i mogę na górę. To chyba na początku chciałbym tutaj. Jest jakaś skrzynunia z zasobami. Tu się przejść nie da. Dobra. Czy tutaj coś będzie, czy tylko takie przejście? To jest przejście, tylko że tędy nie przejdę, bo nie mam tego dasza. Tu. Nie tu. Tu na górę, dobra. Tam jest odpoczynek chyba. Tak jest. Dwa takie tereny, no. Do obadania w lewo, w prawo. Ta trawa mnie bije? Nie. Ja mogę się schować? Ciekawe. Czy to jest nowa lokacja? Nie, jeszcze nie. Drzewo Soma. To jest drzewo Soma? Tutaj to chyba się nie uda. Dobra, to ja sobie zrobię zdjęcie oczywiście, żeby pamiętać, że tutaj coś takiego jest. I się, że tutaj nie da na razie. Ale to jest drzewko. Dobra. Tam na górę też nie wejdę w żaden sposób, to na drugą stronę teraz. Mag. Kurde, magu.
Kurde. Dobra. Tędy przejdę nawet, bym powiedział. Ale już tam nie przejdę. Ani tu na górę, dobra. Tu chyba nic nie ma z prawej strony. No nie bardzo. Kurde. Czemu tutaj jest taka możliwość? Nie wiem. O, nasz kolega. Elias, you're alive, and that amazes you somehow. I found your boat. Different possibilities, all unfolding at the same time. It may be worrisome, but at least I know my bow is in good hands. Okay, dwa łuki. Anahita is taking Hassan to the top of the citadel. Right, to the Simorgh Gate. Before I forget, my bow serves a dual purpose. You may want to take another look. I'll meet you up there. Chakram Menela. Broń miotana, która po rzuceniu wraca do Sargona. Spoko. Nie to. Można przetrzymać i... Można sobie rzucić. Spoko. Czyli ja tak na dobrą sprawę tędy powinienem iść. Spotkałem tego mojego kumpla. Co? Gdzie ja poszedłem? O! Przepowiednia kolejna. Moce zdobyte, moce utracone. Ajajaj. O, dobrze wyszło. Przytrzymaj, żeby wycelować czakrę na sobie. Pójść przycisk go wystrzeć. A co, on przejdzie tędy? Fajnie. Jakieś blokady mi się umożliwiły, przejście jakieś, coś? Chyba nie. Czy ja tutaj byłem z tej strony w ogóle? Chyba byłem, a tam nie mogę iść. Dobra, nieważne. Dobra. Gdzieś jest kwiotek, ale dobra, czekaj, ta jeszcze tutaj. Drzewo, nie kwiat, Boże. Ups! Prawie dobrze wyszło. Dobra. I jest jakiś... O Jezu, wypiłem niechcący. Błękitna sztaba stali damasteńskiej. Rzadki metal o blado-błękitnym odcieniu używany jako materiał wzmacniający. Pradawna technika nadal używana w niektórych kuźniach, czyli... będę mógł sobie chyba ulepszyć mój czakram, moje miecze. Tylko trzeba będzie kowala odblokować, ale już mam przedmiot do tego stworzony. A żeby sobie móc ulepszyć moje bliźniacze ostrza. O, tutaj jest ktoś. Kolekcjonerski łowca i ludojazd, także proszę bardzo do przeczytania sobie.
ja tam nie wskoczę, prawda? Ni cholera. Czyli tutaj też sobie postawię znacznik, no i powie, że tutaj będę mógł iść w przyszłości. Dwóch! Pocisnął. Dobra. Co to jest? A, na amulet. Posiadasz amuletu. Na stałe zwiększa limit noszonych mamuletów o jeden. Fajnie, fajnie. Czwarte miejsce, czwarty slot. Tutaj chyba tylko do przechapsania się, prawda? Prawda. Ja bym sobie tutaj odblokował te wszystkie rzeczy, więc na sam dół sobie zejdę. Na ten tylny atak. Dobra, moment. Moment. Amulety. To sobie mogę dodać. Maksymalne zdrowie mam. Bo to mnie nie tylko doniesie 90 obrażeń w Atry. A, to tak. Średnio mi powiedział. Na ten tylny atak. Kurde! Dobra, daj mi tylko tam dojść, no. No. Uiii! Coś o to wiedzieliśmy. Simurg, książę. Ujawnienie mrocznych, królestwie zniszczonych wspomnień splatają się te trzy żywoty. Moce zdobyte, moce utracone. Jeszcze niżej tam to było. A tutaj nie mogę, okej. No to też sobie strzelę. Screena. A ten się czemu odrodził? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Hey there, Sargon of the Immortals. Faruba, were you here waiting for me? The world does not revolve around you, young man. That's my maman Bozorg. I just know you'll want to visit her shop from time to time. No ale to mi coś masz znacznik. Kup podpowiedź.
The Upper Citadel. Do you know how to get there? Of course I do. I can go anywhere. But for you, it might not be as straightforward. Anyway, I see you now have a bow. To the west, you could reconstruct the statue of the great goddess. That's the easiest way. The broken statue. No tak, no jakby, kurde, naprawdę? Tutaj, no, wiem o tym. Dobra. Up. Coś tutaj? Nie, ale tutaj mamy. Płatek z drzewa, dawaj. Już 3 na 4. Stwierdzasz zakup. Czekaj, tak, to też chcę. Xerxesy i rogata Rzymija. No to może go sobie kupić. Dawna waluta. Nie wiem, może się przyda. I to też sobie mogę też kupić. Przeznaczona trucizny. Obrażenia. No dobra, na razie wszystko, bobeczki kupione. Tutaj sobie amulecik jeszcze przydzielę. Ale chyba... Chyba to. A to trucizny na razie nie widziałem żadnego przeciwnika, więc... Aha. No i mamy kowala. Kuźnia Kachewy. Here's a mortal. One who searches for something out of reach, beyond control. Who do you serve, I wonder? You know about me. I turn my eye to the human world when I choose. I'm Sargon. I serve Persia as one of the immortals. Immortals, you say? Interesting. Well, immortal. You stand before a true immortal. Kahiva. Goddess and blacksmith to the gods. I've forged their greatest weapons. Have you forged weapons for mortals? I've served mortals from time to time. King Darius's sword was some of my finest work. Few other mortals are worthy. I had no idea that in Mount Carf, gods and goddesses walked among humans. It was so. The curse altered everything. Some gods disappeared into other strands of destiny. But I remain. I'm one of the lucky ones. My forge protected me from the winds of time. Either way, nothing feels the same now. Would you forge for a mortal again? For a few time crystals, we might come to an agreement. Understand this. Even in the skewed reach of time, a mortal's life is insignificant. Dobra. Welcome. Do you wish something for me? Pewnie mnie nie będzie stać. Uwolniona pradawną moc? Kup. No właśnie. Kup. Grota Arasza za 150. Nieznacznie zwiększa obrażenie zadawane strzałami. Góra Demavent. Nieznacznie zmniejsza siłę ataków wręcz wroga. Pieczęć Ekbatany. Zbieraj kryształy czasu z większej odległości. No i ulepszenia. Tu. Tyle ulepszeń. Można sobie amulety zwiększać poziom. Nice. Kołczan, łuk i kias. I kis Ilaya za 325. Ajajaj. I doubt a mortal has seen such a forge as mine. I have not. But my blades, Kais and Layla, have never failed me. Over flame and heat, this forge channels my Athra. Such an energy is what shapes the strongest of weapons. Believe me, mortal, when I say the forge speaks to me. My forge senses the glow of Athra within everything. It tells me of an awe with ancient power that calls out,
will you find it? Oczywiście, że tak. During the shattering, things were lost, while others were unearthed. We shall see if such power wants to be found by a mortal. If you are worthy, then perhaps your map will aid you. Okej. Tylko tutaj ja nie mogę się na razie dostać. Bo tu jest ten jeden taki. Jeden z wielu punktów. No nie znalazłem to, mi się tutaj wyświetla. Dobra, jeszcze tutaj do tego mojego ziomeczka. Tam się nie przedostanę, bo coś dziwnego potrzebne. Dobra, teraz trzeba zbierać także na ulepszenia. Nowe wyzwania. Łuk i czakra. Oraz sobie poczekam z tymi wyzwaniami, aż wszystkie mi się może odblokują i wtedy reszta się zostanie zrobiona. No dobra, to w takim razie trzeba iść tutaj w tę stronę, tam do góry. Tam do góry na razie nie. Na razie tutaj. Muszę iść tam na lewo, dobra. A to właśnie słyszałem ją. Hi, Sargon. Nie mogę kupić mapy. Wow, pierdykło. Pierdykło to zabije. Ile za niego mam? O. 5 sztuk. Co wyżej nie mogę na ten posąg. Nie, tam coś jeszcze wisi na czole, ale to nie teraz. Wysoko w górze Jahandar ma swą wieczną siedzibę. Ma ciało lwa, twarz człowieka i ogon skorpiona. Od zawsze pożera ludzi. Ci, którzy weszli do lasu hyrkańskiego i przecięli jej drogę, zniknęli na zawsze. Aby zaspokoić swój apetyt, Jahandar przeszła kiedyś przez bramę Cytadeli. Przez 3 dni siała w niej grozę. Do walki z nią rzucono 500 wojowników. Żaden nie przeżył. Dariusz był wtedy jeszcze młodym królem, uzbrojony w królewski miecz, który wykładł dla niego Kahewa. Ruszył zmierzyć się z Jahandar. 100 razy uchylił się przed jej lodowitym rządem i 100 razy zatrzymywał jej szarże. Dariusz wezwał Atar, święty ogień. Jahandar nigdy nie spotkała śmiertelnika, który tak zacięcie się opierał. Została pokonana. Dariusz darował jej życie, ale zamknął ją w górnej cytadeli. Tak narodziła się legenda Dariusza, króla królów, którego odwaga i mądrość sprawiły, że Persja rozbłysnęła na cały znany świat. Okej, okay, czyli to będzie walka z tym bossem. No dobra, będziemy się walić. Tu się demo kończyło, nawet nie było tej walki w demie, więc... No zobaczymy.
Strażniczka Cytadeli. No to dawaj, Jakandar! Szarża! I byk tutaj, cyk! Udało się zablokować. Najważniejsze to trzymać dystans. Dystans, trzeba być blisko. I od tyłca najlepiej. Udało się drugi raz zablokować. Nie wiem jak. Naj. Byłoby hitless, ale nie jest. Dobra, dawaj, dawaj, życie! Prawie umarłem, ale żyję. No i gitara. Fajny boss, podobał mi się. Płatek Mitycznego Kwiatu. Mamy większe zdrowie. I co? Mogę iść tutaj w prawo, mówicie? Mówicie, że mogę. I mówicie, że muszę. A co to za piórko? Typowo w grach. O, piórko dotknę. Pęd Simurga. O, i mamy dash. Fajnie. Po otrzymaniu trafienia, by zatrzymać upadek, zanim uderzysz o ziemię. Fajnie. Dobra. No i superancko. No i dobra. Wróciłem tutaj. Any sign of the prince? None. And I've been scouring the place for 3 days now. 3 days? Artaban, but we only got here hours ago. Hours for you,
Days for me. Years for Ardashir's man. No nieźle się tutaj odwala, naprawdę. No, teraz mogę iść tutaj, czy pewnie dojść tutaj, ale momento. Tutaj mogę sobie to zdobyć. Tutaj nie mogę. Tutaj chyba może mogę? A tutaj nie mogę w ogóle. A tutaj też w ogóle. Więc na pewno mogę zrobić sobie to. Więc tutaj trzeba się wybrać. Trzeba się tutaj wybrać. Pójdę sobie do naszej tutaj koleżanki po mapkę. Lend me your eye of the wanderer. O kurde. Tutaj na dół można zjechać jakąś sposobem. Dolne miasto. No tutaj będzie można przejść, ciach zrobić sobie. Tutaj jest przejście do tutaj. A tu mi się nie odkryło. Dziwna rzecz. Tutaj nie mogę. Tutaj jest jeszcze góra. No i jeszcze cała tutaj lokacja. No trochę tego tutaj będzie. Będzie do robota. Będzie do robota. O, patrzcie co tu jest. Nie zauważyłem. Dobra, ja sobie pójdę jeszcze ulepszyć moje ostrza. Czekaj, kiedy będzie teleportacja dostępna przez te wszystkie rzeczy. Wakłaki będziemy mogli sobie chodzić. To będzie przydatna rzecz. Ulepszenie. Cyk, mieczyk. No i dobra. Już mnie na nic nie stać, mam 32, także... Także ten. Dobra, no to może jeszcze w tym odcinku sobie tutaj pójdę. Zobaczymy, co w tej skrzyniuni będzie. Niuni skrzynuni. Niuni skrzyniuni. To było w dół. Dosyć dobry damage idzie, no. No i tutaj, czyli mogę zrobić tak, mogę zrobić... A mogę robić tak? Mogę robić... O, jakiś strój? Nowa skórka z Regona, lśniąca. Postać, skórki. A, czyli to taka trochę... lśniąca. No sobie w duszy wojownika może pobiegamy teraz. No dobra, to fajno. W takim razie tutaj sobie zakończymy odcineczek, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa, i na razie, i pa pa.